Siema, tutaj Juras i zapraszam was na kolejny odcinek serii Doom. Kontynuujemy sobie pierwszy epizod. Poziom szósty, w sumie to poziom dziewiąty, oczywiście nie licząc już zrobionego poziomu sekretnego. Central Processing. 177 wrogów. Sporo, nieźle. 4 sekrety, aż 113 itemów. O matko, to ja już wiem, jak to będzie wyglądało z tymi itemami. Ja już wiem, jak będzie wyglądało szukanie. No dobra. Okej, nie będę się z wami bawił od razu. Wchodzę. Jak w masełko. Fajnie, jakbyście się troszeczkę sami poobijali. To by było bardzo miłe z waszej strony, no ale... Na razie nie. Tutaj trochę rzeczy jest. Wszystko trzeba sobie pozbierać. Okej, mamy tą rakietnicę. O, nawet sporo amunicji. Okej, tutaj czerwone drzwiczki. Oddalę sobie mapkę. Tutaj nic nie zrobimy. Okej, Central Processing. Nie wiem, jakieś centralne przetwarzanie. Jakby to było Central Processing Unit, to bym pomyślał... jakiś CPU, jakiś komputer centralny, coś takiego. Ale nie, najwyraźniej. Pełno oczywiście odpadów radioaktywnych. Pewnie, że tak. No nic tutaj nie wyczyszczone jest, nic. Mogliby jakąś pokojówkę zamówić, żeby... halo? Dobrze, zamknęli mnie. Jakąś pokojówkę, żeby wam tu wysprzątała to wszystko. O, tu coś czuję, że tu będzie grubo, jak mnie zamknęli. No, na pewno. Jak tylko podniosą tę kartę, to zaraz wyjdzie tutaj miliard przeciwników. Więc wyczyśćmy sobie najpierw wszystko. Dobra, jestem gotów. Może nawet rakietnicę wezmę. Robimy sobie nowy save, bo na pewno coś tu będzie się działo. No oczywiście, że tak. Z każdej strony. Ale to było do przewidzenia. No jeszcze zamknęli mi ścianę za mną. Wiadomo, że coś tu by się stało strasznego. Dobra. Co wy tu poukrywaliście za tymi ścianami? Mini pancerz, który trzeba podnieść. Wiem, że już mam max, no ale nie chcę mi się wracać potem. Żeby zdobyć specjalnie ten pancerz, wszystko na pewno. Żebym później szukał jednego czy dwóch itemków po całej mapie, ale pewnie tak będzie, znając życie. Dobra, tutaj na razie tyle. Mamy czerwoną kartę. Możemy sobie jeszcze tutaj przejść. Zanim pójdziemy do tych czerwonych drzwi. Tutaj coś się dzieje. Zobaczmy, chyba obudziłem troszeczkę wrogów. Tylko troszeczkę, spokojnie. No, muszę częściej faktycznie próbować, żeby oni między sobą walczyli. To jest przyjemne. Inny sposób na oszczędzanie amunicji oprócz piły. W przyszłości jeszcze jest jeden bardzo fajny sposób na oszczędzanie amunicji, z którego będę korzystał, ale to chyba od drugiego epizodu dopiero. Jak będzie taki jeden bardzo fajny power-upek do zebrania, będę z niego pewnie często korzystał, bo go bardzo lubię. A na razie to skupmy się tutaj. Jak ty nie trafiłeś we mnie z metra? Nie mam pojęcia. Ślepe zombie. Dobrze. Tak, wszystko zbieramy. Tutaj zielony pancerz, chyba drugi. Okej, tu są wszędzie żółte drzwiczki, więc nic nie zrobimy. Zaraz, bo was tu trochę jest. Więcej niż myślałem. Dobra. Chyba tyle na razie. Jak chcę gdzieś sobie jeszcze pójść, to o, właśnie pobijcie się. Nie będę wam przeszkadzał. Gdzieś tu jeszcze jest jakieś przejście.
Okej, teraz ty. Badaj. Dobrze, tak to wygląda. W sumie możemy od razu dwa sekrety załatwić. Bo czemu nie? Albo nawet więcej, zaraz. Tutaj nie, tutaj nic się nie dzieje. Dobra, w sumie może chodźmy do tych czerwonych drzwi. Niech będzie. No, trochę was tam jest. Kto by pomyślał? Tak, tu będzie gdzieś pierwszy sekret. Nie chcę za dużo tej rakietnicy używać. No, ona jest mocna, mocarna, a amunicji nie ma jakoś super dużo. Coś się pojawi? Nie, nic, o dziwo. Dobra, w takim razie zacznijmy sobie od sekretów. Tutaj powinny być pierwsze dwa. Za tymi czerwonymi drzwiami idziemy sobie prosto. Tam chyba możemy spaść. Dokładnie. Prosto i tu jest sekret. Super charge. Od razu go sobie wezmę. I z tego miejsca możemy od razu iść do drugiego sekretu. Tutaj. Fajnie. Niebieski pancerz. Na razie go sobie zostawimy. Na pewno będę chciał po niego wrócić. Dobra. Częściowa niewidzialność. Okularki. I tak muszę je wziąć, bo oczywiście power-upy się wliczają do itemów. Mimo, że tutaj są zbędne. Wszystko widać. Jak to tam wygląda? Dobra, chyba jest git. Możemy sobie od razu do kolejnych dwóch sekretów pójść. O, tylko zaraz, gdzie to jest? Chyba muszę tu prosto iść. Na prawo. Tak, tu będą dwa sekrety. Biegnijmy sobie. A to się w ogóle obniżyło, jak tutaj gdzieś podszedłem do tych drzwi chyba. Ta ściana. Bo to było wtedy podwyższone. Także przebiegnijmy sobie tu. I teraz tak. Rozwalmy tą beczkę. No, trochę za blisko byłem. Nie można tej ściany czasem otworzyć. Wydawało mi się, że można. Właśnie. I tu jest sekret kolejny. Znowu częściowa niewidzialność. Amunicja do rakietnicy. Fajnie. Tu możemy sobie skrótem przejść, ale chyba nie będę tego robił. Wróćmy jeszcze raz tutaj. Weźmy sobie kombinezon i idziemy z tej strony. O, to jest zamknięte, a to nie powinno być otwarte? Może ja muszę coś zrobić, na przykład... Dobra, pójdźmy tu szybko, weźmy tą żółtą kartę. O, naspawnowałem tego dziadostwa. Znaczy, naspawnowałem. Siedziały gnojki i czekały na mnie. Tu nic nie ma. Dobra, spadam stąd. Jeszcze raz tak. Czy teraz tam będzie otwarte? Jest. Teraz tu się otworzyło. Dobra. Ja sobie szybko tu przebiegnę. Spadajcie. Zdążę? Zdążę. Super. Tu jest ostatni, czwarty sekret. Szybko poszło, nie? W miarę. Dobra. Backpack. Tu możemy sobie wyjść. Tam jest niezła akcja. Łapcie rakietkę. Dobra, to mogę wziąć w sumie. Tego supercharża, bo pewnie tu nie będę wracał. Tamtego trafię? O, chyba dostał. Ale jakiś inny. Tego spróbuję, dobra, jest rozwalony. No, tutaj wejść nie będzie takie proste. Wcale. Może z chain guna troszeczkę spróbujemy. No właśnie, tam widzę kolejny kombinezon jest schowany. Widziałem go na moment. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Nie mam pojęcia. Gdzieś jesteśmy. Dobra, czy to jest... Nie, to nie jest wyjście, nie może być. Przełączmy sobie to. Nie wiem, co to zrobiło. Pewnie się niedługo przekonamy. Dużo was tam jest, a to powalczcie sobie.
Nie będę wam przeszkadzał. Dokładnie. Tak, tu jest ten kombinezon, widziałem go. O, nie trafiłem nawet. Co tu się dzieje w ogóle? Gdzie ja jestem? Ja gdzieś skrótem sobie przeszedłem. Nie wiem, co tu się dzieje. A, to był jeden ten, który przeżył. Jak go ominąłem. Tutaj mamy te przejścia przez żółte drzwiczki. Dobra, czyli sobie ominęliśmy troszeczkę. Poszliśmy inaczej. Tu nic nie ma. Był ten kombinezon? Dobrze, ja widziałem, no jest, widać go. Tylko po co mi on? Ja sobie tutaj mogę spokojnie przejść. Nic się nie stanie strasznego. Dobra, ładnie. Jeszcze jeden, a szczerze mówiąc, nie widziałem cię nawet, nie wiem skąd się wziąłeś. Zaskoczyłeś mnie. To chyba jest wyjście już. Na to wygląda. To też jakoś złowrogo. Ten moment wygląda, jakby coś tutaj się miało dziać za chwilę. Chociaż nie, nic tu nie ma do zebrania. O, amunicja do rakietnicy. Bardzo fajnie. Tak, oczywiście, że coś się będzie działo. Wiedziałem. Okej, to powalczcie sobie. Trochę. O, właśnie. Ładnie. Ilu ich tam się pojawiło? No dużo, widziałem. Bardzo dużo. Okej. Walczcie ze sobą, o to chodzi. Głupki. To mi się podoba. Jeszcze coś tu się dzieje, dobra, chyba tyle. Muszę uważać z tą rakietnicą, naprawdę. Mogę się bardzo łatwo sam zranić. Dobrze, i co tu się dzieje? Się pootwierało, ale tu chyba nie ma nic specjalnego. Dobra. A do czego jest w ogóle ten przycisk? Tutaj. A, tu jest wyjście z poziomu, dobra. Tutaj jest wyjście. Ale jeszcze nie, nie wchodzimy tam na pewno. Jeszcze nie. Tak, tutaj z ciekawości zobaczę, co się dzieje. Jest jeden przeciwnik. Rozwalmy go sobie. Dobra, jeszcze nie wychodzimy, ponieważ jeszcze dostało sporo rzeczy. Wrogów. Jeszcze jakiegoś miejsca nie odwiedziłem w ogóle na tej mapie. Okej, czy to mi zamknęło drzwi? Na dobre? Nie, no błagam was. Nie mówcie mi, że nie mogę stąd wyjść. Co jest? No pozamykali mnie. No nie mówcie, że już stąd nie wyjdę. Ej, no błagam was. No bez jaj. O, tu się... Nie, tu się otworzyło. No nie mówcie, że już się stąd nie wyjdzie. Ej, no come on. Będę musiał wczytać teraz. Nie, no bez jaj. O Jezus, no dobra, to muszę zrobić w takim razie wszystko tak jak wcześniej. Aha, tu byłem, no dobra. Okej, to nie idę tam, tylko jeszcze gdzie indziej. Bo jeszcze gdzieś nie byłem. Tylko teraz muszę sobie zobaczyć przez te niebieskie drzwi. W ogóle nie przechodziłem. Tu właśnie. No, w ogóle mnie tu nie było. Więc chodźmy tutaj. Znowu jakieś labirynty. Tu jest dużo itemów i pewnie paru wrogów zgubionych. Spoko. Poramy się z nim jakiś przycisk, przełącznik. Już się boję go wciskać.
No, już coś czuję, że tutaj zaraz zgubię jakieś itemki, bo widzę, że dużo ich tu jest. Trzeba się rozglądać. Zdrówko, zdrówko. Wszystko przejrzę i jeszcze raz. Tu nic nie ma. Tu jeszcze w tym miejscu jest jedna ciekawa rzecz, która nie jest sekretem, o dziwo. O, widać ją. Nawet patrzcie, jak chamsko jest strzałka postawiona z tych armorków. Można sobie otworzyć tą ścianę i tutaj mamy mapę. Trochę nam ułatwia faktycznie, jak czegoś jeszcze nie widzieliśmy. Ułatwi nam raczej, mam nadzieję, zebranie wszystkiego. Okej, liczę na to, że tutaj wszystko już zebrałem. I możemy stąd wyjść. Okej. Wejdźmy tu sobie jeszcze raz. Tu coś się dzieje? Mi się wydaje. Nie, tu nic nie było. Dobra, niepotrzebnie tu wchodziłem w sumie. Co to jest tutaj, ten mały kwadracik? Tutaj niby coś jest. Jakiś mały kwadracik, ale nie wiem, o co chodzi. Mam nadzieję, że nie było jakiegoś ukrytego itemku, który musiałem wziąć szybko. Dobra, no to chyba możemy tam wrócić. Już chyba wszystko zostało odkryte. Przynajmniej mam taką nadzieję, że cała reszta była tam, gdzie byli oni. Tu się jeszcze przejdę naokoło, na wszelki wypadek. Ale raczej jest git. Jest ten kombinezon. Nie wiem, czy kombinezony też muszę wziąć. Chyba nie. Nie wyliczyło mi go. Dobra, to chodźmy jeszcze raz tu. Znowu ich tu rozwalę. No bo już nie mogę stąd wyjść teraz, jak tu jestem. Sobie zrobiłem tam safe za tymi drzwiami. Jak czegoś braknie, to sobie wczytam i trzeba będzie tam wrócić, popatrzeć. Tutaj tego chyba nie zbierałem wtedy. Nie wchodziłem tu nawet na górę. Dobra, czyli jeszcze raz tutaj. Trzeba będzie wszystkich rozwalić. No dobra. O, teraz się otworzyły. Nie wiem, od czego to zależy. Jakiś trigger specyficzny znowu pewnie musi być. Dobra, pozbierajmy to wszystko. No i jeszcze raz. Teraz zrobię to trochę szybciej. Uuu, no to zrobiłem szybciej. Chyba beczka obok mnie wybuchła, tak mi się wydaje. Chyba tak. Dobra. Wyciąć wszystkich tu. Tak, musiała beczka obok mnie wybuchnąć. Tyle zdrowia straciłem. A to ja znowu teraz nie wrócę, tak? Po ten pancerz. O, czekajcie. 7 wrogów i 3 itemy. Ciekawe. Okej, no tam jest jedyne co, to końcówka. Ale dobra, jak mi się udało stąd wyjść, to fajnie. Zobaczmy, gdzie był ten niebieski pancerz. Mniej więcej kojarzę. W drugą stronę. O, gdzie to było? Na początku gdzieś, tak? Przez czerwone drzwi się przechodziło. Tak, pamiętam. I tutaj. Jeszcze raz sobie tutaj wbiegnę, na wszelki wypadek. No ale tu chyba już nic nie było. Nie, tu nic nie ma. Dobra, możemy spadać stąd, tu. Jest super niebieski pancerz. Świetnie, mega armor. No i dobrze, jesteśmy w fajnym miejscu teraz. Teraz tak, zrobię sobie tu zapis znowu. Jakby się zamknęło teraz, na amen. Tu było wszystko. 7 wrogów i 3 itemki. Mam nadzieję, że to wszystko było tam na końcu. Tutaj. Zaraz sobie zobaczymy. Ale chyba niestety nie. Dobra, są te 3 itemki, ale
A nie, wszystko jest, ok. Jest wszystko. O, rety, super. Myślałem, że kogoś zgubiłem. Strzelałem, że tam jak się szło do tego sekretu przez tą długą ścieżkę, gdzie były te odpady, to mogłem jakiegoś impa zostawić albo dwa. Ale nie, jest wszystko, super. O, rety, dobra, spadam stąd. Ciężko było tu znaleźć wszystko, ale na szczęście się udało, fantastycznie. To idziemy sobie dalej. Dobra. Episode 1, Map 7, Computer Station. O, tu jest jakiś centralny komputer w końcu. 150 wrogów, 4 sekrety, 84 itemy. No dobrze, jedziemy. Ciężko z tą muzyką jest, bo niektóre utwory są po prostu bardzo ciche i nawet jak podgłoszę praktycznie na maksa, to ich nie słychać, niestety za dobrze. Mógłbym się pobawić z tym, że jak ja mówię, to gra się ścisza, ale ja nie lubię tego strasznie. Nie podoba mi się to w ogóle. Także raczej wolę zostać przy tym, co jest. Mniej więcej mnie słychać i grę też, w miarę okej. No strasznie nie lubię tego z tym, że jak ktoś mówi, to gra jest ciszej i później się podgłaśnia. Nie lubię tego, nie wiem czemu, nie potrafię tego wytłumaczyć. Ale nie przepadam za tym. Dziwnie się wtedy słucha. Taki materiał, nie wiem, może to tylko ja, pewnie tak. Dobra. Mapkę sobie oddalmy. Czerwone drzwi. Dobra, czyli tu nic nie zrobimy. Tak, zróbmy sobie save. I jedziemy. Tu nic nie zrobię. Kto tam we mnie pśtryknął? No to zagnoję. Tam daleko coś jest. Tu jest supercharge. Fajnie by było po niego pójść. Na razie chyba nic z tego. Zbierajmy sobie to mini zdrowia, co tu wszędzie leży. Mini pancerz tak samo. Mam nadzieję, że wszystko zebrane. Ktoś jest nade mną. Ale to za moment. Dobra, tam się postrzelajcie między sobą, ja sobie tutaj wejdę. Tu jest żółta karta, spoko. Wszystko zebrane, wszystko. No nie wiem, czy będę mógł tu wrócić. A, będę mógł jak coś. Dobra, częściowa niewidzialność. Akurat częściowa niewidzialność chyba na hitscannerów by była niezła, tak mi się wydaje. Ale na jakichś przeciwników, którzy mają takie pociski, które widać, że lecą do nas, jakieś firebole czy coś, to nie fajne. Na hitscannerów chyba to jest ok właśnie. Tam jakiś na górze sobie biega, go trafiłem. Patrzcie, jacy przeciwnicy mają zasięg. Te impy tam z daleka do mnie naparzają. Fajnie was tu można rozwalić, a wy mnie nie widzicie chyba. Miło. Dobra. No jest tu dużo tych komputerków, faktycznie. Okej. PC Master Race. Zdecydowanie. Padajcie. Będę musiał tam na pewno na górę jakoś przejść. O właśnie. Tu coś jest. Dobra. Przejdźmy tu sobie wszędzie, proszę bardzo. Rakietnica, dużo amunicji. Jak to tam wygląda? 39, ładnie. Dobra, chyba tyle. Mam nadzieję, że nic tam nie zostawiłem, naprawdę. Żebym później znowu nie biegał. Jak to wygląda teraz? No i coś takiego. Gdzie ja teraz mam pójść? Tu jest zamknięte, tu były czerwone. Okej, przejdźmy sobie jeszcze raz. Tutaj. Tutaj coś trzeba zrobić. Zaraz, zaraz, może to był jakiś przycisk. A ja go nie nacisnąłem. Jeszcze raz sobie tu przejdę. Coś mi się wydaje, że tu coś było. Teraz sobie tu obejdę wszystko. Ale nie, chyba jednak nie ma nic. No dobra. O, czyli jak teraz?
trzeba przejść. Coś tam widzę. O, coś tam widzę, ale nie. Tutaj nie. O, gdzie teraz? Właśnie zgubiłem. Dobrze, zaraz się odnajdziemy. O! Ja tu jest ten komputer cały. Was od razu rozwalę. Jak tu teraz przejść? Tu jest zamknięte. Gdzieś są jakieś drzwi, których nie widzę. O, chwila. Tu? Jakieś przejście? Dziwne? Tak, tu coś jest, dobra. Tu jeszcze nie byłem, faktycznie. Ładnie ich rozwaliło. O, możemy sobie tutaj wejść i to będzie pierwszy sekret. Kaczemy sobie tutaj. Mamy trochę amunicji, możemy sobie tu wyjść. Jeszcze backpack dodatkowo, super. Możemy tu wejść jeszcze raz. Tym razem sobie skoczymy z tej strony. Dobra, mamy strój. I możemy sobie tu przejść, tu jest drugi sekret, super charge. Tu się otwiera, ale tu nie wchodzimy. Idziemy jeszcze tutaj. Tu jest od razu trzeci sekret. Elegancko. No i super. Chyba nie przejdziemy, tak? Nie wiem, co ten przycisk zrobił, szczerze mówiąc. Dobra, tu nic. Musimy teraz stąd wyjść, szybko, bo zaraz się skończy kombinezon. Tutaj. Dobra, super. Jest git. Teraz jak to tu było? Tędy. Dwa sekrety. A, trzy już mamy, no tak. Trzy sekrety już zaliczone. Super. Jeszcze jeden. Mniej więcej kojarzę, gdzie jest. Mam nadzieję, że nie zapomnę. Okej. Rozwalamy wszystko i wszystkich. Dobra, tutaj już chyba nic. W takim razie... Zaraz, zaraz, chwila. Czy tu na pewno nic nie ma? Was sobie rozwalę. Z daleka. Super, jeszcze jeden tam impies. No chodź, dziadu. Chodź tu. Super. Tutaj co się dzieje? Też sobie tu wejdę. Jeszcze raz, bo mi zablokował ten demon wejście na górę. Dobra, troszeczkę armorka do pozbierania. Jest piła, której nie mogę wziąć. Mam nadzieję, że to nie blokuje jakichś spawnów, znaczy ukrytych przeciwników. Mam nadzieję, że nie. Przez to, że nie mogę jej wziąć. Dobra, do tamtego nie będę strzelał, już nie chce mi się. Na pewno wszystko tu. Cała zbroja zebrana, raczej tak. Dobra, spadam stąd. Teraz idziemy tu. Tu się dzieje, tu już wszystkich porozwalałem. Tam jest niebieska karta. Ale to chyba były drzwi tak. Najpierw muszę czerwoną znaleźć kartę, dobra. Poukrywane te karty, nie mogli gdzieś tam zawiesić w jakiejś szafeczce wszystkie karty, a nie tak porozrzucane. No pewnie demony wszystkie porozrzucały, nie zdziwiłbym się. Dobra, chyba strzeliłeś w pinkiego kolego, tak mi się wydaje. Jest czerwona karta. Teraz musimy tam wrócić do tych czerwonych drzwi. Jak to wygląda? Nieźle, nieźle. Jeszcze trochę. A, pospawnowałeś. Znaczy, co ja mówię, że się pospawnowali? To nie jest Sirius sam, Juas. Oni tu są wszyscy poukrywani za ścianami. Tylko czekają na dobry moment, żeby się na mnie rzucić. Bo to są demony. One nie grają czysto. To mnie hordy mentala Sirius sama też, nie? Okej, teraz muszę wrócić, tak? Chyba tak. Co jest? A, tutaj się potwierały teraz różne malutkie przejścia.
I gnoje sobie tu chodzą. A jak tutaj wejść? Przepraszam. Bo na pewno trzeba tam wejść. Muszę to zebrać. Tą niewidzialność. Ale jak? Szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia. Chyba, że to jest... A to może jest sekret? Chyba tak, to będzie sekret później. Tylko nie wiem, czy ja o nim nie zapomnę. Dobra, tu są te czerwone drzwi. Weź wszystkie zdrówka. Niebieska karta. Wszystko wzięte, wszystko, super. Pospawnowali się. O Jezus, ja nie, no, zawsze będę tak mówił, no nie mogę, no. Już mam to tak zakodowane w głowie, że przeciwnicy się spawnują. Za dużo Siri sama chyba. Chociaż spawnują to też nie jest dobry termin. Teleportują się. Mental ich teleportuje. Tak powinno się powiedzieć. Szczerze mówiąc. Skąd wy się tu wzięliście? Chyba nie stąd. Ja tu byłem. No właśnie. I pancerz zaczyna powoli ubywać troszeczkę. Gdzie mam teraz iść? Do tych niebieskich, dobra, już widzę. O, tu jest sekret. Właśnie. Jak sobie tu wchodzimy do tych komputerków. Tutaj się przejście otworzyło. Jeszcze tu nie wchodzę. To przejście się otworzyło chyba jak wziąłem niebieską kartę. I tu na lewo można sobie otworzyć tą ścianę i tu jest sekret. No i tu jest wyjście. Dobrze, że tutaj sobie przeszedłem. Są przeciwnicy. Dobra, nie będę z wami się bił tutaj. Tam sobie powalczę z wami później. Gdzie tu teraz było przejście z powrotem? Kurde, nie pamiętam. A, tu. Dobra. Teraz gdzie do tych niebieskich? Gdzie to było? Jak to się szło? Ja się gubię tutaj. Tutaj, dobra. Ale ładnie się ustawiliście. Dziękuję. Dobra, wydaje mi się, że ostatnia prosta. Tam już jest wyjście. Ale jeszcze tam nie idziemy. Tu sobie poczyścimy wszystko, bo tu widzę, że jest trochę rzeczy. Ale się rozpadł fajnie. Jakiś przycisk, szczerze mówiąc. A, pewnie... Okej, tam te drzwi otworzył. Czy ja tu wziąłem wszystko? No, wychodzą teraz. Dobra, tam jest trochę rzeczy, ale na szczęście tego nie trzeba zbierać. Tu chyba wszystko. Dobra, idę się z wami przywitać. Tam was trochę jest. I jak to tam wygląda? Trzy itemy wszystkich wrogów. Tu jeden item. Kurde, jeszcze dwa itemy gdzieś są. O, no to dobra. Trzeba poszukać ich w takim razie. Gdzieś zgubiłem dwa itemy, niestety. Trzeba je znaleźć. O, tu sobie jak wejdziemy na górę, no to będzie można wyjść. Jest przycisk. Czekaj, sobie amunicję pozbieram. Raczej nie będę brał zielonego pancerza, bo dalej mam ten niebieski. To chyba wolę 50% absorpcji dalej. Wyjdziemy sobie z tym, co mamy. Trzeba szukać. Gdzieś się zapodziało oczywiście. Jakieś mini zdrówko, mini pancerz gdzieś. Trzeba to teraz znaleźć. Jestem zielony? Nie, no nie biorę zielonego pancerza. Na pewno coś, czego przez przypadek po prostu nie podniosłem. Ominąłem. Jak zawsze. Patrzcie, co ja tu znalazłem. Pff, nawet nie wiedziałem. Tam jest mapa. Ciekawe. Okej, nie miałem pojęcia tu. Czyli dobra, mamy jeden item, bo mapa się liczy jako item. Okej, no to było ciekawe. Te mapki też są tak poukrywane, a nawet nie są sekretami. Jest, patrzcie!
Armorek sobie leży tutaj, przy tym pierwszym sekrecie, co znalazłem. Patrzcie, jak się ukrył, tam po drugiej stronie odpadów. No muszę tam przebiec, czy tego chcę, czy nie. No i dobra, mamy wszystko. Nie spodziewałem się, że tak ukryją jakiś armorek. Chamsko. No i dobra, w takim razie możemy sobie stąd wyjść. Idziemy do wyjścia. Super. Jesteśmy gotowi? Mam nadzieję, że tak. Bo teraz, moi drodzy, będzie ostatni poziom pierwszego epizodu. Chyba dość znany, mi się wydaje, przynajmniej. No i dobrze, jedziemy. Poziom 8. Ostatni poziom pierwszego epizodu. Obóz anomalii. O Jezus, tu jest taki fajny utworek. Sign of Evil chyba się nazywa. Chyba jeden z najlepszych w pierwszym Doomie. Chyba lepszy jest tylko At Doom's Gate, ten, który był na pierwszym poziomie. Według mnie. Mam nadzieję, że będzie to słychać, bo to jest naprawdę bardzo fajny utwór. Patrzcie, jak się fajnie zaczyna. Są demony, pinki, wszędzie beczki. Wystarczy te beczki rozwalić, pozbędziemy się wielu. No, ale to jeszcze nie koniec. Trzeba jeszcze ich troszeczkę poranić. Licznie. Nie rozwaliło wszystkich beczek, niestety. Musieli jakoś przesunąć mi te pinki troszeczkę. Mamy dużo zdrówka, mapę. O, możemy sobie zobaczyć. Tu jest jeden sekret, 41 wrogów, 3 itemki. I to mamy sekret od razu. Super charge. Zobaczcie, tak się prezentuje na mapka. Nieźle wygląda, nie? Tu jest bodajże portal. Obosa, z którego wydostali się demony, tak mi się wydaje. No dobra, gnojki. Chyba wydaje mi się, że jesteśmy u źródła inwazji, jeżeli chodzi o Phobos oczywiście. No nie chcę tej zbroi zbierać, mogę jakąś ominąć? Mogę, bo mam dalej tą niebieską. Dobra, szykujemy się. Czas na finał. Będzie boss. Także uwaga. No i jesteśmy, proszę bardzo. Mamy bossa, właściwie dwóch bossów. I to są barony piekła. O ile się nie mylę. Tylko tych spektrów trzeba załatwić, bo tu ich jest dużo. Dobra. Barony piekieł. Jak się prezentują. Nie mogą oczywiście siebie zranić, tylko chyba, wydaje mi się, że wspominałem, ale tylko hitskanerzy chyba mogą siebie ranić. Tak mi się wydaje. Weźmy sobie tą częściowo niewidzialność, chociaż to nie będzie zbyt dobre tu. Tu coś poukrywaliście? Poukrywaliście? Amunicja. Pozbieramy sobie wszystko, ale już chyba wszystko mamy. Pozbierajmy sobie resztę. Dobra. Zajmijmy się nimi. Oczywiście są bardzo wytrzymali. Mają znacznie więcej zdrowia niż przeciwnicy, których dotychczas spotykaliśmy. Znacznie więcej. Rzucają takimi zielonymi fireballami. Ale na szczęście mamy mocną broń, czyli rakietnicę. I sobie damy z nimi radę, właśnie. Tu się rozpadł, biedaczek. I teraz ty. Dobra, fajnie. 5-6 rakiet na nich wystarczy. Pokonaliśmy baronów piekła. Oni chyba strzegli tego portalu. Tyle. Mógłbym sobie wrócić. Ciekawe, czy się uda. No i udało się, nie wskoczyłem. Ale to nie szkodzi. Nie jesteśmy zablokowani, na szczęście. Możemy sobie pochodzić. No i tak, zostało jeszcze 15 wrogów. Ale niestety, na tym poziomie zabicie wszystkich wrogów jest praktycznie niemożliwe. Więc tutaj będziemy musieli sobie to darować.
Znaczy, to jest możliwe, ale to jest nieprawdopodobnie trudne. Chyba Zero Master, tam jeden z najlepszych graczy w ogóle Dooma w historii, to zrobił ostatnio. Jako pierwszy, nawet chyba niedawno, nie pamiętam, rok, dwa lata temu. No ale normalnie to jest praktycznie niewykonalne. Więc tutaj nie zabijemy wszystkich przeciwników. Przejdziemy sobie przez ten portal, ten teleporter. I właśnie, jest zasadzka. Tu jest 15 przeciwników. I poziom się kończy, jak nam zdrowie spadnie. Chyba poniżej 10%, czy tam 5%. No, tak czy siak tam wszystkich się nie udało rozwalić. Nie było to możliwe. Więc tutaj rozwalenie wszystkich przeciwników sobie darujemy. No i udało się, pokonaliśmy. I wielkich badasów. Powinniśmy wygrać, prawda, prawda? Gdzie jest nagroda nasza i bilet do domu? No nie powinno się skończyć w ten sposób. Śmierdzi jak zgniłe mięso. Wygląda jak zaginiona baza Deimos. No i tak. Będziemy sobie kontynuowali to. W drugim epizodzie. Pokonaliśmy demony na księżycu Phobos i teraz w drugim epizodzie będziemy się przenosić do drugiego księżyca Marsa, czyli do Deimos. No a jak na razie, jeżeli chodzi o ten odcinek, no to już by było na tyle. Siema.